punktu 7 w projekcie uchwał w sprawie wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Stepnica. Proszę bardzo. Tak, proszę Państwa, wróciliśmy do tematu dotacji dla żłobków, tak jak rozmawialiśmy w ostatniej sesji, ponieważ pani, która miała tworzyć żłobek w przedszkole, jednak nie zgłoszono chętnych na przedszkole, niestety nikt się nie zapisał chętnych, natomiast chętnych ma na żłobek. W związku z tym nie będzie dotacji, która była przeznaczona w budżecie na dotację dla przedszkoli. W związku z tym zdecydowaliśmy, że faktycznie, tak jak zresztą wcześniej też ustalaliśmy i zaproponowaliśmy teraz Państwu, żeby była ta dotacja dla żłobka. Ponieważ jest to dotacja celowa zgodnie z ustawą, w związku z tym jest ona przyznana na dofinansowanie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć zabawowych z elementami edukacji. I z tego pani, jeśli dostanie dotację na każde dziecko objęte opieką, będzie musiała się rozliczyć w taki sposób, żeby wykazać, że to jest nie na jakieś inne cele, a na to właśnie akurat tylko tego typu zajęcia. Kwota dotacji, którą proponujemy, to jest kwota 300 zł. Pani w pierwszej wersji proponowała 450 zł, jednakże nie można tak zawyżać tej dotacji, ponieważ trzeba na czymś się, czymś się kierować. Natomiast jeśli chodzi o dotację na przedszkola, która była wyliczana na podstawie wydatków bieżących w przedszkolu samorządowym, który mamy, nie mamy dla porównania żłobka, więc ustaliliśmy z szefem, że zaproponujemy Państwu kwotę 300 zł. I pani. Pani propozycja została przedstawiona i zaakceptowana do takiej właściwości. Natomiast jest to kwota, ogólnie kwota, która wychodziła, średnia, bo to jest w zależności, jednak też koszty się zmieniają i czy będzie zima ostrzeża, większe ogrzewanie, więc te środki, niestety wydatki są różne w różnym przedziale czasowym, ale średnio było 276 zł na dziecko. Zaokrągliśmy to do 300 zł, z racji tego, że i tak podatek pani na ten początkowy czas i z racji dużego niestety czynszu, który wyrejestrowała na przetargu. Ja myślę, że będzie wystarczający i też jakoś nam to pani wspomoże. Uważamy również, że po prostu ten czynsz, który pani płaci, no jest bezlitosny. On jest naprawdę stosunkowo duży w stosunku do tych, które inne lokale są wydzierżawione. Niestety był to przetarg, kwota ta została wylicytowana i nie jest to, co możemy. Tak? Pani jest związana umową. Oczywiście miała pani trudności, ponieważ nie otworzyła od początku tego przedszkola, natomiast napisała do nas, znaczy były rozmowy prowadzone, pani miała te problemy, trudności z płatnościami, natomiast wystosowaliśmy wypowiedzenie tej umowy, tak, bo takie wypowiedzenie poszło, natomiast pani nas jednak poprosiła o to, zawnioskowała o to, żeby nie rozwiązywać tej umowy, wystąpiła z pismem, tak, o cofnięcie tego oświadczenia o wypowiedzeniu i w związku z tym wyraziliśmy zgodę, pani regulowała te płatności. I deklaruje, że będzie prowadzić żłobek i chciałaby prowadzić ten żłobek w dwóch lokalach. Zgodnie z opinią radcy prawnego może prowadzić żłobek w dwóch lokalach zamiast żłobka i przedszkola, ponieważ uchwała, która była podjęta o przetargu na 10 lat, była, ona dotyczyła głównie tego 10-letniego okresu, tak? Także jest opinia prawna, która zezwala na to, żeby było to w dwóch lokalach prowadzone żłobek bez obniżania czynszu. Bo inaczej trzeba było rozwiązać tę umowę i nowy przetarg ogłaszać. Zastanawiam się, nie będę Państwu czytać uchwały, bo nie będę Państwu czytać, tak? Jedyne co, to proszę Państwa tutaj o wymianę tego załącznika warunków komunikacji, ponieważ ja ustalałam tą uchwałę z wymianą listą prawnikową i ustaliliśmy parę takich, kilka elementów, żeby to jednak zmienić. I co w tym proszę o to, żebyście sobie Państwo mieli i w tym stanie to przyjęli. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa pytania co do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.
Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Stepnica? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzyma? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wysokości zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Stepnica? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 8. Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok i preliminarza wydatków na realizację programu na 2015 rok. Szanowni Proszę. Państwo, przedstawiony projekt uchwały zmiany tej uchwały dotyczy praktycznie tylko zmian w zakresie preliminarza. Z uwagi na to, jak Państwu również w grudniu tłumaczyłam, że program opiewa, preliminarz tamtego programu opiewa na kwotę prognozowaną i nie byliśmy w stanie ocenić środków, jakie nam wpłyną z tak zwanego korkowego, z uwagi na to, że w styczniu dopiero osoby prowadzące działalność i mające zezwolenia na alkohole składają odpowiednie oświadczenia. Ponadto tamten program był uchwalany w grudniu i też nie było takiej informacji, jaka ilość środków nam zostanie. Mogliśmy również zaprognozować, ale do końca nie byliśmy tego pewni. Dlatego ten przedstawiony projekt zawiera zarówno 27 945 zł i 88 groszy środków niewykorzystanych, jak i nieoszacowanych 14 380,84, co w sumie nam daje kwotę 42 326 zł i 72 groszy do wprowadzenia do programu do tych 60 tysięcy, które Państwo uchwalili w miesiącu grudniu. Propozycja zwiększenia w poszczególnych zadaniach na poszczególne szczegółowe poczynania została i zarówno przez komisję przedyskutowana i zarówno z panią skarbnik, która jest też członkiem komisji, z uwagi na to, jakie były wydatki w roku poprzednim, na jakiej kwocie się zamknęły w roku ubiegłym. I tak w zadaniu na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, tu zwiększyło się w zakresie terapii uzależnionych od alkoholu, bo było 1000 zł, proponujemy Państwu zwiększenie do 1000 zł z uwagi na to, że będzie brakowało akurat na to zadanie. Przepraszam, z 1000 do 2000. Do 2000, nie, tak. A nie do 1000. Aha, z 1000 do 2000. Zwiększenie o 1000 zł. Myślałam, prawidłowo powiedziałam trochę nie tak. Także w tym zadaniu również 2,5 tysiąca do 3,5 tysiąca razem w tym punkcie. W drugim zadaniu udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W szczegółowym poczynaniu opinię biegłego psychiatry i psychologa, również sprawdzając wydatki w roku 2014. Myślimy, że zabrakłoby na ten cel, dlatego proponujemy Państwu zwiększenie w tym zakresie o 500 zł. Było 1000 zł, teraz do 1500, zarówno przy psychiatrze, jak i przy psychologu. Przy zwiększeniu kompetencji członków zespołu interdyscyplinarnego, z uwagi na to, że zadanie się znalazło w programie, a my nie mieliśmy za dużo pieniążków na to, żeby już w pierwszym programie i preliminarzu to zadania sfinansować, to proponujemy również zwiększenie. Z uwagi na to, że zespół interdyscyplinarny działa społecznie, są to osoby
praktycznie z każdej instytucji, to są i kuratorzy, to są i pracownicy ośrodka pomocy społecznej, to są i lekarze, to są z terenu naszej gminy, to są i policjanci. I bardzo nam zależy na tym, żeby oni mieli wiedzę na ten temat, jak mają działać, i tutaj jest prośba zarówno przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego w osobie pani kierownik, żeby jednak tutaj przeznaczyć większe środki, dlatego prezentowany projekt przewiduje tutaj zwiększenie o 1200 zł w tym zadaniu. W sumie na całość tego zadania z 9,5 tysiąca zł do 11 700. W kolejnym wprowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, tu również było zapewnione w poprzednim programie 1000 zł, proponujemy zwiększenie o 2000 do kwoty 3000 zł. Przy szkoleniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było 500 zł, proponujemy również zwiększenie do 1200. Zmieni nam się skład Komisji Alkoholowej od przyszłego miesiąca. Musimy nowego członka, to znaczy zamieni się, bo skład ilościowo nie ulegnie zmianie, będzie nadal 3 członków komisji, ale nowego członka musimy przeszkolić. Dlatego tutaj również propozycja o zwiększenie o 700 zł tej kwoty. Razem na to zadanie proponujemy zwiększenie o 1500 do 4200. Przy zadaniu na organizację czasu wolnego również przeanalizowaliśmy wydatki, jakie były poczynione w roku 2014, jakie jest zapotrzebowanie na rok 2015, i przy zakupie sprzętu sportowego proponujemy o zwiększenie kwoty o 12 tysiąca do kwoty 15 tysięcy zł. Przy zakupie materiałów niezbędnych do organizacji imprez do kwoty 35 546,72 groszy. Tu są wszystkie kwoty wydatków, jakie przeznaczamy sołectwo na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach zabaw, które Państwo organizujecie, konkursów różnych w Siedlicach. Była kwota 14 360. Przy zakupie usług związanych z organizacją czasu wolnego była kwota 320, proponujemy zwiększenie do 3000 zł. Przy dofinansowaniu wycieczek kolonii letnich dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, tu była kwota symboliczna, tylko 1000 zł. Proponujemy również zwiększenie do 6000 zł. A więc... Proszę. Z 1000 zł. Czyli uczyliście B punkt, dofinansowanie wycieczek, bo punkt ten czwórka jest bez zmian. 7000 to jest organizacja zadania, które jest związane z wypoczynkiem, ale które jest przekazywane w ramach konkursu do realizacji stowarzyszenia. To, o czym mówiłam w sprawozdaniu we wcześniejszej części. W tym zadaniu proponujemy wzrost z 25 180 zł do 66 546,72 zł. W działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tu proponujemy Państwu zmniejszenie, ale nie jest to związane ze zmniejszeniem jakby wynagrodzenia naszego, tylko po prostu być może na zapas przy pierwszym programie wzięliśmy, zaprognozowaliśmy jakby wydatki w tym zakresie. I wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i terapeuty, ponieważ w tym zadaniu jest finansowana terapeutka, która przyjmuje w punkcie konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który mieści się w Karcówce przy Gminnym Ośrodku Kultury. Proponujemy z kwoty 19 tysięcy zł zmniejszyć do kwoty 14 tysięcy zł minus 5 tysięcy zł. Za to w składkach na ubezpieczenie społeczne o 40 zł również jest propozycja, żeby zwiększyć
żeby wystarczyło na realizację po prostu tego zadania, a o 20 zł większych przy Funduszu Pracy. W sumie w tym zadaniu zmniejszamy z 21 380 zł kwotę na 16 380 zł. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok i preliminarza wydatków na realizację programu w 2015 roku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok i preliminarza wydatków na realizację programu w 2015 roku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzyma? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 9 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Na paragrafie pierwszym projektu uchwały dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy w ramach zadań własnych ujętych w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 1 316 690 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. I tak załącznik nr 1 mówi, że w rozdziale 756.15 Kiedy z podatku rolnego leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym w podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 1 400 000 zł, w związku z tym, że mamy odebrany już gazociąg i firma Gaz System złożyła nam deklarację na podatek, co bardzo mnie cieszy, jako skarbnika o 1 400 000 będziemy mieć więcej dochodów z podatku. Co roku? Co roku. To znaczy oczywiście będzie amortyzacja, więc to się troszeczkę tam będzie zmniejszać, ale będzie. To jest pewny dochód. Ja zaciskam ręce z radości. W rozdziale 758.01 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, żeby nie było tak dobrze, to zmniejszono nam subwencję o 50 310 zł. W paragrafie drugim dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy w ramach zadań własnych ujętych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 495 462 zł i 52 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2 i mniejszej uchwały. I tak w załączniku nr 2 w rozdziale 6.03 zadania w zakresie upowszechnienia turystyki wydatków inwestycyjnych zwiększamy o kwotę 200 000 zł. Jest to kwota, która jest przeznaczona na drugi etap, na trzeci etap inwestycji budowy infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy. Chodzi o słupki prądowe, które mają być wybudowane na przystani jachtowej na kanale Młyńskim. Był ogłoszony przetarg. Niestety kwota, którą osiągnęliśmy w przetargu, przekracza tę kwotę, którą mamy przeznaczoną już w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z tym należy tę kwotę zwiększyć. Natomiast jeszcze ostatecznie nie jest rozstrzygnięty przetarg i być może zostanie unieważniony. Zobaczymy, ponieważ wpłynął już jeden proces, musimy rozstrzygnąć i zobaczymy, co będzie dalej. A ile tych się zgłosiło? Chyba były dwie oferty, a trzecia nie przyjęła. Trzeci po prostu podatek nie przystąpił, natomiast złożył proces. Tak i musimy to teraz przeanalizować. W rozdziale 758.18 rezerwy ogólne i celowe proponujemy zwiększyć tutaj kwotę o 250 tysięcy złotych, ponieważ naliczyliśmy wykonawcy właśnie, który wykonywał i przystań jachtową, drugi etap przystań jachtową na kanale Młyńskim plus przystań tutaj w Stypnicy, jak również falochron, i to jest około 250 tysięcy kary, którą my naliczyliśmy za nieterminową realizację zadania. Oczywiście wykonawca się z tym nie zgadza, złożył pozew do sądu. No musimy mieć rezerwę, gdyby się okazało, że
tą kwotę będzie trzeba zapłacić, aczkolwiek na pewno sprawa budżetowa zakończy się w tym roku, więc to nawet nie ma szans. Natomiast jeszcze mediujemy z tą firmą i najprawdopodobniej przed mediatorem sądowym miarkujemy tą karę, bo mamy taką możliwość, ale tylko wtedy, kiedy to będzie przed mediatorem sądowym i zatwierdzi to sąd, bo dla nas będzie to korzystne, bo jeśli sąd uznałby kary jednak za niezasadne, bo coś tam się dopatrzył, że z jakiegoś względu niepotrzebnie to nalepiliśmy, to wtedy tracimy dofinansowanie, tak? Akurat ta kwota, tej kwoty już nie odzyskamy z dofinansowania. W tej chwili, jeśli podejmiemy się miarkowania kary i mediator sądowy nam to uzna, wtedy mamy jeszcze szansę odzyskać środki z Unii Europejskiej. I w tym kierunku idziemy, bo jednak to jest jakaś tam korzyść. Spora korzyść. Tym bardziej, że mamy na falochron 100% dofinansowane, więc szkoda by było po prostu stracić w razie dwóch, a z sądami jest rodzina. W rozdziale 801.04 przedszkola, w paragrafie 2540 dotacja podmiotowa z budżetu jest zmniejszenie o 47 416 zł 50 groszy. Jest to ta kwota dotacji, która była przyznana na przedszkola, a z niej nie będziemy korzystać. W rozdziale 801.13 dołożenie uczniów do szkół, kwota 79.29, taka drobna kwota na zwiększenie podatku, który możemy obliczyć i odzyskać z Urzędu Skarbowego. W rozdziale 851.54 przeciwdziałanie alkoholizmowi są to środki zmniejszające i zwiększające te, o których przed chwileczką w programie i preliminarzu mówiła pani sekretarz. W rozdziale 853.05 żłobki, to jest nowy rozdział, jeszcze nie mieliśmy i to jest ta kwota dotacji przeznaczona na ten rok. Oczywiście to jest kwota szacunkowa, 45 tysięcy złotych. Może być tak, że będziemy musieli ją zwiększyć, jeśli będzie większa ilość dzieci, ponieważ uchwała, która mówi, że 300 zł na dziecko, no to w zależności od tego, ile tych dzieci będzie. Póki co jest szacunkowo 45 tysięcy. W rozdziale 853.95 pozostała działalność. Zwiększenie w poszczególnych paragrafach wynagrodzeń i pochodnych jest to kwota 5473,01 zł. Jest to kwota, która dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej, a mianowicie tego projektu z bezdomności do aktywności. Obowiązkowo trzeba było wypłacić jeszcze w tym roku 13 wynagrodzenie pracownikom dwóm, którzy pracowali w projekcie, w związku z tym musimy to wprowadzić do budżetu. Oczywiście środki dodatki już dostaliśmy w poprzednim roku. Paragraf trzeci mówi o tym, że zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 824 227 zł. To jest do kwoty 11 323 372 zł. 52 groszy, które zostanie pokryte z nadwyżką z lat ubiegłych. W paragrafie czwartym zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 887 987 zł. 52 grosze. To jest do kwoty 16 35 587 zł. 52 groszy ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do tej uchwały i również rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 4 712 215 zł. To jest do kwoty 4712 215, ponieważ były rozchody w kwocie 0 i również w załączniku nr 3. Jeśli chodzi o kwotę nadwyżki, 15 887 987,52 zł. Planowana była nadwyżka 12 milionów złotych. To była oczywiście szacunkowa na dzień, kiedy był przygotowany projekt budżetu. Natomiast jeszcze w ostatnich dniach grudnia, już nawet po przyjęciu samej uchwały budżetowej, w ostatnich dniach grudnia wpłynęły jeszcze na środki unijne dofinansowania z projektu, których się spodziewaliśmy, aczkolwiek to nigdy nie wiadomo, czy one wpłyną jeszcze w grudniu, czy wpłyną w następnym roku. W związku z tym ja już mówiłam Państwu wtedy, że jest 14 milionów, to na pewno będzie, jednak jeszcze jest więcej, co mnie też również bardzo cieszy. Mamy dużo więcej nadatku. W związku z tym też rozchody się pojawiły, ponieważ tych pieniędzy nie chcemy póki co na żadne wydatki przeznaczać i ulokujemy te środki na lokatach w kwocie 4 687 900 zł. Jest jeszcze prośba o to, żeby wprowadzić kwotę 24 315 zł na pożyczki udzielone organizacjom pozarządowym. W tym jest, mamy wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego Zalew Stepnica, który wnioskował o środki unijne na
podwyższenie tutaj piłkochwytów na stadionie Stepnicy. Mają podpisaną umowę już o dofinansowanie, w związku z tym potrzebują środki na wkład własny i po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego niezwłocznie nam te środki zwrócą. Taka jest prośba, żeby tą pożyczkę udzielić. My mamy tą uchwałę, która mówiła wcześniej o zasadach udzielania pożyczek, o wyrażeniu zgody przez Państwa na udzielanie pożyczek organizacjom pozarządowym na właśnie takie realizacje działań pochodzących ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. I drugą organizacją jest Ochotnicza Straż Pożarna, która w tej chwili wnioskuje, jest na etapie wnioskowania blisko podpisania umowy o dofinansowanie, aczkolwiek też nie do końca wiadomo, czy ostatecznie to przejdzie. Natomiast jeśli przejdzie, to również taka sama sytuacja, że na wkład własny na szkolenia z pierwszej pomocy dla strażaków te środki są potrzebne. Na taki samym zasadzie. Oczywiście pożyczki są oprocentowane, dlatego dyskonta weksli nie jest to całkiem bez żadnego dochodu. W paragrafie 6 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 250 tysięcy złotych do kwoty 280 tysięcy złotych. To co już Państwu mówiłam, na te ewentualne kary, które będziemy wyjaśniać i zapłacimy w marcu. W paragrafie 7 wprowadza się do budżetu gminy wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5473 zł i 1 grosz. To jest właśnie ta kwota na projekt z aktywizacja zawodowa, czyli zdolności do aktywności. I paragraf 8 to już jakby dostosowuje uchwałę budżetową do tego, co już powiedziałam, że zmniejsza się dotacje podmiotowe o tą kwotę 47 416,50 dla przedszkoli i zwiększa się dotacje celowe o kwotę 45 tysięcy do kwoty 274 400 na dotacje dla żłobka. W związku z tym również jest dostosowany i załącznik nr 4, który mówi o tej dotacji o porozumieniach między jednostkami samorządu terytorialnego, jak również załącznik 5 i 6 o dotacjach podmiotowych i celowych. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa pytania? Musimy się cieszyć, że ktoś się pytali o 1450. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego, 10, w sprawie wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018. Tak, szanowni Państwo, oczywiście jak zwykle wieloletnia prognoza finansowa, raz, że z obowiązku wynika, że musimy ją aktualizować, więc te zmiany w tej uchwale są spowodowane głównie zmianami w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, które wprowadziliśmy uchwałą, wprowadzamy tą uchwałą zmieniającą budżet, jak również wykonaniem budżetu w 2014 roku już są kwoty wprowadzone, chyba że jeszcze do nich mam korekty sprawozdań, natomiast na dzień dzisiejszy według ostatecznego sprawozdania, które złożyliśmy w tej chwili, jest wykonanie budżetu wprowadzone w drugiej wieloletniej prognozy. A także urealniono prognozę na lata 2016-2018 zgodnie ze wskazówkami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz dostosowano limity przedsięwzięć do aktualnego budżetu gminy. Nie będę chyba czytać tych szczegółów, bo macie Państwo tego objaśnienia. Natomiast jeśli chodzi o wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, czyli załącznik nr 3, to zmiana jest właśnie tak, jak już przy budżecie Państwu mówiłam, wprowadzono w punkcie 1.1.1.1 z bezradności do aktywności projekt i ta kwota 5473.01, jak również przy wydatkach majątkowych w punkcie 1.1.2.1 budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy etap 3a, zwiększenie o te 200 tysięcy złotych na słupki rządowe, ewentualnie to wtedy jest kwota 1.700.000 złotych. I tutaj żadnych więcej zmian w tym załączniku już nie ma. Tylko Państwo macie oczywiście kompetencje do tego, żeby ten limit tutaj zmienić, tak? Jest tutaj burmistrz sam. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa pytania? Nie widzę.
Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11. W sprawie wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Stepnica na 2016 rok. Szanowni Państwo, już kolejny raz prosimy o to, żeby przedłożyliśmy Państwu projekt w sprawie wyrażenia i niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Stepnica na 2016 rok, ponieważ jest taki obowiązek, że 31 marca musimy uchwalić taką uchwałę w jednym lub drugim kierunku. I prosimy Państwa oczywiście, jak wzorem na kolejnych, o niewyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego z racji tego, że zadania w większości są wykonane w taki sposób, że nie ma takiej potrzeby, żeby szukać na siłę zadań, a wyodrębniając budżet funduszu sołeckiego, jakby zamrażamy sobie pieniądze, ponieważ ponad 200 tysięcy musielibyśmy tych pieniędzy gdzieś tutaj teraz znaleźć i zablokować w budżecie. A tak naprawdę tych zadań może gdzieś tam by się coś znalazło. Natomiast z tego, jak analizowaliśmy z panem ministrem, wolimy, jeśli już coś mamy zrobić konkretnego, to wolimy dostać dofinansowane 75%, gdzie możemy znaleźć środki unijne, a nie 20%, które nam umożliwia Fundusz Sołecki z Urzędu Wojewódzkiego. Projekt uchwały my również omawialiśmy na spotkaniu z sołtysami, byli również teraz nowi sołtysi. Zapoznaliśmy ich z tematem i sołtysi są bynajmniej zgodnie, nikt nie wniósł jakiegoś sprzeciwu, żeby jednak uchwalić Fundusz Sołecki. Dlatego prośba do Państwa, żeby jednak nie wyrażyć zgody na utworzenie tego funduszu. Proszę. Ja może tylko krótko powiem, ponieważ jestem też sołtysem i z racji tego również jestem za tym, żeby nie uchwalać, bo naprawdę jest problem z rozliczaniem, pomijając to wszystko, co pani skarbnik powiedziała. Tam trzeba wykazać pracę społeczną mieszkańców, wszystko dzisiaj już nie ma dzisiaj. A jeśli któryś sołtys naprawdę ma, robi zebranie, wnosi do budżetu i myślę, że nie ma problemu z wykonaniem to, co powiedziała pani doradka. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę. Pytanie, bo tak powiedziała Pani, że można by się zasugerować, że te 20% dotacji, które wnosi budżet Państwa, jakby wykluczało się z tym, że może na dotacje otrzymać na inne działania, więc dlaczego chyba równoległe drogi, które mogłyby być? Wyklucza, to nie ma podwójnego dofinansowania, znaczy, no, albo jedno dofinansowanie, albo drugie, tu nie ma dwóch. Tak. Na ten sam cel, jeżeli można jednego dofinansować. Czyli w tej sytuacji 75% bardziej korzystne? Oczywiście. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytanie? Nie. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Stepnica na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś